Hej, Natalenka! Super, że jesteście! Dzisiaj typy mam przed świętami. Szybko dziecko na dół, potem się pobawisz, kochany, i szybko, nie ma czasu. Dlaczego? No chodź, nie pytaj, zaraz się wytłumaczę. Mama, o co chodzi? Ty tak panikujesz. No właśnie. Piszcie list do Mikołaja i do Gwiazdki też przy okazji. Mama, oszalałaś, przecież jeszcze 2 miesiące do świąt. No właśnie, 2 miesiące, dzieci, nie zdążymy. Piszcie szybciutko, szybciutko, proszę. Ale ja nie umiem pisać. To narysuj, narysuj. Ja biegnę sprzątać. Mama oszalała. Dajcie łapkę do góry, żeby przestała tak panikować. Dużo łapek, bo ja tego nie wytrzymam. Co ja jeszcze muszę zrobić? Lista zakupów. Ozdoby świąteczne. Oj, Mario! Co to za krzyki? Co za krzyki? Choinki nie mamy, człowieku! Czy w ogóle was cokolwiek obchodzi? Spokojnie, przecież do świąt jeszcze 2 miesiące. Nie, no tylko 2 miesiące, przecież my nie zdążymy, no. No jedź, jedź. Ale jeszcze 2 miesiące, no nie będzie choinek. Jedź, będą na pewno i bez choinki nie wraca. No. Ale... Jedź i bez choinki mi nie wraca, jedź. Ale... No, szybko, szybko, niech mu bywa, no. Choinka, 2 miesiące przed świętami. No mówiłem, nie no. Teraz choinki to same małe są, no. Za wcześnie. A few moments later. Taka mała! Tata! To największa, jaka była! Jeszcze za wcześnie! Jeszcze 2 miesiące do świąt! Jest choineczka! Taka mała! Tylko takie były! No, no przecież mówiłam! No za późno pojechałeś! Wszystko wykupili, no! Roztrzepana! Czas na sweterki! O, słyszę, że tu jesteście. Słuchajcie, zakładamy sweterki. Święta, świąteczne sweterki. Na Marcelka. Uszykowałam, wyprasowałam. Dzięki. Proszę. Jeszcze dla mnie, dla tatusia. Super. Jak będziecie gotowi, to przyjdźcie na dół. Okej, mami, dzięki. Hej, sweterek świąteczny. Co? Sweterek! Zbiórka w salonie! Okej! Chodźcie, wszyscy, czekam na dole! Coś to wszystko jest za małe, zobacz na rękawy! Mamusia, ty też nie wyglądasz za ciekawie! Co to jest? Co się stało z moim sweterkiem świątecznym? Mój też jakiś taki przymałaby. Ja je ubrałam i chyba wcisnęłam zbyt dużą temperaturę, no nie! Mama, ty to naprawdę jesteś mega roztargniona. Mama, weź się ogarnij, święta już idą. Nie no, kotku, no, co taka jesteś od jakiegoś czasu roztrzepana, no, jak ja wyglądam? Ups! Jadę kupić nowe! Tu posprzątajcie trochę, pa! Pranie włączyłam, ale mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Ciasto! Ciasto nie zdążę! Gdzie ten
ten przepis? Gdzie ten przepis? Gdzie ja go schowałam? No nie. No tu nie ma, na pewno. Też. Tu musi być na pewno. Nie, nie zdążę, no. Jest! Jest! Jest nasz wielopokoleniowy przepis! Jest! Jest! Dobra. Okay, teraz dwie szklanki cukru. Dobra, mam dwie łyżki kakao. One eternity later. Dzieci, chodźcie stroić ciasto! Ciasto, ciasto! Ale super! Posypka i zdobimy. Okej! Okay. Jestem ciekawa, jak wam posmakuje. Co? Co to jest? Fuu, jakie słone, sama sól. Prankujecie mnie, co? Ale weź sam. Ale jak? Ale jak? Ja przecież nie zdążę kolejnego upiec. Prankujecie mnie, prawda? Daj, daj, ja spróbuję. Ale jak to? No przecież zawsze w środku stał cukier! Kto to przystawił? Kto to? Mariusz! To na pewno tata przystawił! No nie! No nie zdąży upiec drugiego ciasta, kości nie mogą przystawić! Przepraszam was dzieci, zamiast cukru nasypam wam dwie szklanki soli! Co? No co ta mama nie widziała, że pisze sól? Ja jestem roztargniona mamą. Maniaczka odlu świąteczny! To jest śliczne. Jeszcze to. Jeszcze to. To muszę mieć na pewno. Coś ty to! Nawet myślałam, żeby więcej kupić, ale... Ale fajnie, nie miałam miejsca w aucie. On tańczy! Ale super! Biegnijcie stroić wasze pokoje! Okej, okay, jasne! Ale tego zgody! Ale co? Śmieszne! Trochę nie przesadziłaś? No co wy dzieci? Ja skrzaty tu po prostu uwielbiam, no. No zobaczcie, jakie są urocze. Mama, te skrzaty są fajne, ale są trochę dziwne, bo nie widać, gdzie są, gdzie patrzą. Wolę jednak Mikołaje. Nie, no co wy? Mi się podobają, są świetne. Takie urocze. Lubię skrzaty, naprawdę. Dziwne. W ogóle jest ich tu za dużo. Mama przesadziła. Ha! No nie, znowu te skrzaty. To dziwnie.
wygląda, jakby ze sobą rozmawiały. Skąd one się wzięły? Marcelku, prawda, że fajne skrzaciki poustawiałam ci w pokoju? No dobra, chyba znów wyjdę. To się robi dziwne. Idę na górę. A, jeszcze wezmę sobie szczoteczkę do zębów. Dziwne. To już się robi bardzo dziwne. Dajcie dużo łapek w górę, bo mama ze skrzatami opanowała nasz cały dom. Tej grochówki chyba trochę za dużo. Po co było tej grochówki jeść? Ojejku, jejku. Nie wytrzymam tego. Przeperfekcyjna pani domu. A wy co tutaj? A tak się luzujemy. Że co? Luzujecie się? Czas sprzątać! Święta niedługo! Mamisia, ale przecież odkurzasz tutaj już czwarty raz. Na pewno jest już czysto. Czysto? Tu ma być perfekcyjnie czysto. A wasze pokoje? Raz sprzątać wszyscy. Kotku, są wiele czyste. Źle, spluzuj. Sprzątać teraz! A, już idziemy! Idziemy, tak, idziemy. O, ja cię. Mama oszalała z tym sprzątaniem. Jeśli tak samo jak ja nie lubicie sprzątać, to dajcie łapkę w górę. Jak tam, Lenka? No, czyściutko! Zaraz sprawdzimy, czy jest perfekcyjnie czysto. Dobrze. Czysto! Widzisz, mamusiu, postarałam się. Czysto! Brawo! Teraz idę do Marcelka. I jak tam, Marcelku? Dobrze. Zaraz się okaże, czy jest wystarczająco czysto. Brawo! Też trzeba posprzątać. No wiemy, wiemy. Tak. O nie, znowu sprzątanie. Już mi nie chcecie. Mam plan, Marcel. To będzie super. A few moments later. No pięknie! Brawo! No to mi się podoba. Dzieci się postarały, naprawdę. O, jeszcze ten klocek. Ach, ten jeden klocuszek taki jasny, to im wybaczę, sama schowam do szafy. O nie, ładne mi to sprzątanie, ubrali wszystko do szafy. No to przegięli. Nie, znowu muszę sprzątać sama. Jeśli wam się podobało, dajcie superowy, świąteczny
łapki w górę i subskrybujcie. I wysnąłem łapki do góry. No właśnie, wysnąłeś świat.